Cześć, dzień dobry, buongiorno. Hej, hej. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj oczywiście wyjątkowo. Rodzice mają wychodne i jedziemy do Wrocławia. No i słuchajcie, ledwo co wyjechaliśmy z domu i już jest gigantyczny korek. Także życzę sobie powodzenia. Pokazuje nam na nawigacji godzina 34. No i zobaczymy, czy nam się uda tak dojechać, czy też nie. Co ty o tym myślisz? Nie wiem. Trochę się martwię, bo ten czas się cały czas zmienia. Raz jest krótszy, raz jest dłuższy. Mam nadzieję, że nie ma jakiegoś dużego wypadku. Zobaczymy. Moi drodzy, jesteśmy już w salonie tutaj z garniturami. Proszę bardzo, Lubek zamówił chyba z 15 garniturów. Oczywiście wszystko to zrobił, gdy ja byłam na Panieńskim. I mnie poinformował, że musimy jechać do Wrocławia właśnie odebrać wielką paczkę. Dokładnie, tak się, to jest prawda. Tak garniturów było dokładnie 11, a jak 15. Przyjechaliśmy tutaj do sklepu, to pan zapytał, pan, który nam pomaga to wszystko teraz poprzymierzać, czy ten wielki karton to jest pana? No. Tak, tak dokładnie było. Okay. Oczywiście wersję finalną zobaczycie pewnie po ślubie i też na zdjęciach, ale raczej idziemy w ten kolor, z racji tego, że pan młody musi pasować do dekoracji. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy jesteście też tego zdania, czy też nie, ale ogólnie Kamil właśnie przymierzył pierwszy i już bardzo dobrze się w nim czuje, a on rzadko czuje się dobrze w garniturach. Zaraz mierzymy kolejne. No i dobra. Proszę bardzo, Lubek idzie jak prawdziwy mąż, czyli tango to boły. Proszę bardzo. Przyjechaliśmy kupić garnitur, nie? I garnituru nie ma, ale są inne fajne rzeczy. Są inne fajne rzeczy, kupiliśmy już trochę rzeczy na jesień. Ja i tak chciałam sobie kupić takie botki za kostkę. Akurat nie była mega promka, naprawdę, naprawdę bardzo dobra promka, więc ażeby byłoby nie skorzystać, Kamil sobie też kupił sweterek na jesień, więc już się przygotowujemy do jesieni. Plus dzisiaj jeszcze było za dwie przecenione rzeczy minus 15%, więc bardzo to działa na głowę klienta. Jest straszny ukrop, naprawdę. W ogóle słuchajcie, bo zapomnieliśmy też o tym powiedzieć, byliśmy tak głodni, bo trochę trwały te przymiarki tego garnituru. Ała, coś mi tu uwaliło. Jakiś mały robak wstrętny. Dobrze mi ręki nie sparaliżowało. Weszliśmy do sushi i od razu nie zdążyliśmy nic nagrać, bo od razu na miejscu to zjedliśmy. Taka lekka przekąska, ale dobrze, bo już taki pierwszy głód uspokojony. Zastanawiam się, czy jeszcze jedziemy do... Jak już tak prawie zjedliśmy, to mówię do Roxany, słuchaj, mogliśmy to nagrać. No, a ja mówię, to zrób zdjęcie, to po prostu dogramy to. Nie wiem, czy idziemy jeszcze po prostu do Carrefoura na jakieś zakupy, czy już idziemy do domu. Carrefour jest tu obok. No właśnie wiem. No nieważne, zobaczymy, co zrobimy. Słuchajcie, mieliśmy wracać do domu, taki był plan, ale stwierdziliśmy, że jeżeli jesteście po drodze, zajedziemy do Biedronki. Być może są super jakieś promocje na alkohol. I tak też było. Wiecie, jakieś winka, nie winka, mocniejsze, lżejsze artefakty, więc... Śmiać mi się chciało, bo wiecie, cała obsługa zaangażowana, żeby nam pomóc, bo było też prosecco w promocji, ale niestety nie mieli. Ale pamiętajcie, niestety w takich sklepach ilości na wesele ciężko dostać, więc jeżeli chodzi o białą, czystą, że tak powiem szyfrem, to trzeba będzie udać się do hurtowni. W sumie znalazłem taką online'ową. To Lubek znalazł, no ale wiecie, no była promocja, my lubimy promocje, więc dobra, bierzemy to, co bierzemy i może uda się nam na wieczór dojechać do domu, być może, ktoś to wie. Moi drodzy, mamy już kolejny wieczór. Wczoraj robiłam pierwszą część ogórków, dzisiaj robię drugą. Właśnie puściłam sobie rolkę Ani i będę robiła zalewę. Minęło już 12 godzin. Słuchajcie, tutaj już jest piękna zalewa. Oczywiście wszystkie składniki, tak jak Wam wspomniałam, znajdziecie u Ani na profilu. Teraz to zagotowuję i tą gorącą zalewą zalewam te ogórki. I wstawiam je z powrotem do lodówki na 12 godzin. Jak na pierwszy raz tak sobie propsuję, słuchajcie, sama z siebie jestem dumna, że w tym całym zawirowaniu ślubnym spróbowałam jeszcze zrobić ogórki. No ale te ogórki tak super wyglądają, zresztą ja lubię takie wynalazki. Intensywny dzień, jedziemy jutro znowu do Wrocławia, tym razem prywatnie, mamy tam zlecenie. Nie wiem, czy to, nie, na pewno tam nic nie będę nagrywała do nas, do vloga, bo jedziemy tam na nagrywki prywatne. W ogóle do Kasi Gubały. Słuchajcie, tak, Kasię Gubały już poznaliście w jednym z vlogów, gdy odbywał się Green Flow tutaj w Jeleniej Górze. No i Kasia stwierdziła, że mamy super energię i możemy podziałać coś więcej. Więc ekstra, ekstra, widzicie, drogą pantoflową niesie się w świat, więc bardzo, bardzo nas to cieszy.
fajnie, bo też możemy się oderwać. Ja porobię pewnie jakieś zdjęcia. Ja się dobrze czuję w zdjęciach, w nagrywkach, no wiadomo, tam do mnie na Instagrama to zupełnie inaczej wygląda niż wiecie, niż na zlecenie dla klienta. Słuchajcie, mama kupiła mi nowe gipsówki, to są moje. I słuchajcie, kiedyś Wam chyba mówiłam w jednym z vlogów, że jak one wyschną, polecam je spryskać lakierem do włosów i nie osypują się. No to tak wyglądają świeże, w Dino są takie kolorowe i za parę groszy. Pięknie. No i to delikatnie przemieszam. I słuchajcie, chwilę jak to ostygnie, to jest ważny punkt tego wszystkiego. Dalej wsadzamy do lodówki na 12 godzin. Tomorrow. No i tak jak Roxana wspomniała już wcześniej, na drugi dzień również trasa do Wrocławia. Będziemy nagrywać warsztaty kulinarne, które zorganizowała Katarzyna Gubała, czyli ekspert żywieniowy z programu Pytanie na Śniadanie. Słuchajcie, jesteśmy już na miejscu. Pogoda dzisiaj jak na zamówienie, piękne działeczki dookoła, idziemy zaraz do Kasi. Lubek, zaraz pokażę Wam go z całym osprzętem. Proszę bardzo, tak wygląda pracowity dzień, więc bierzemy wszystkie nasze walizki. No i co, i lecimy na robotę. Later. Puszczam drona, słuchajcie, a Roxana już Wam opowiada, co tutaj się dzieje i dlaczego tu przyjechaliśmy. Słuchajcie, jak widzicie, może stanę w tę stronę, ubiorę sobie okulary, wracamy już no, z Wrocławia. Bardzo fajny event, mega pozytywni ludzie, my lubimy spędzać czas w taki sposób. Jest tak cudowna pogoda, mamy niedzielę i mówię do Lubka, dawaj chodź, bo tu jest piękne pole, spójrzcie. Z balami, oczywiście ze słomą i żal tego no, nie wykorzystać, tym bardziej, że sprzęt mamy ze sobą. Lubek zrobił przewspaniałe, przekozackie zdjęcia. Oczywiście już wizje się narodziły. Jeszcze w międzyczasie dwie dziewczyny były tutaj, które też przyjechały. Okazało się, że jedna z nich to jest fotografka ślubna, a druga to koleżanka, więc zrobiliśmy również im fajne zdjęcia, żeby dziewczyny miały. No i jeszcze w międzyczasie, korzystając z tego, Lubek puszcza drona, żeby były super przebitki dla Was do vloga, coś innego, urozmaicenie. Więc widzicie, z nami to często na spontanie. Jak mamy wizję, ok, robimy. I fajnie, że nasze głowy działają tak samo, w tym samym kierunku. I od razu możecie zobaczyć, wczoraj na outlecie kupiłam sobie właśnie takie buty. Z siateczki kolorowe w kwiatki, bardzo wygodne, słuchajcie, do pracy, jak i na sesję, chociaż zdjęcia są bez butów, ale pięknie się prezentują. I za połowę ceny, czyli za niecałe 160 chyba złotych. Także królowa promocji, Grażyna, to ja. Dobra, Lubek, dawaj ląduj, bo trzeba do Oliwiera wracać. Ej, nic nie widzę, bo mnie słońce oślepia, muszę sobie z drugiej strony podejść. Aha, no bo ja twoje oksy zabrałam. O, pełna profeska, no ręki, patrzcie. Uważaj, żebyś nie odleciał. Siłował się ze mną, chciał mnie podnieść. Widziałam, prawie na palcach stałeś. Hit, no ale cudownie tutaj jest, patrzcie na to. No ekstra, aż szkoda byłoby tego nie wykorzystać do zdjęć. Dobrze, słuchajcie, mamy już wieczór. Oliwier śpi, Lubek montuje vloga, żeby było na sobotę. Wiadomo, jak każdy piątek. A ja wpadłam na genialny pomysł z racji tego, że ostatnio odwiedzili mnie moi rodzice i zostawili nam ogórki. Okej, namoczyłam już ogórki i tak przez 2 albo 3 godziny powinny zostać w tej wodzie. Następnie widzimy się w kolejnym kroku. W międzyczasie, jak ogórki mi się moczą, to zrobiłam sobie kolację, słuchajcie. Pasta z awokado i na to burrata posypana czosnkiem oraz bazylią. Smacznego, Lubek się dziś śmieje. A, i właśnie, poczekajcie, zabiorę Was teraz, bo wspominałam Wam o mikserze do dźwięku. Patrzcie na to, jak to wygląda. Proszę bardzo. Lubek będzie prezentował. Słuchajcie. Rzeczywiście, tak jak Roxana wspomniała, ten sprzęt daje nam wiele możliwości. Tak samo jak mówiła, że możemy modyfikować dźwięk. I teraz na przykład słyszycie mnie tak, jakbym rozmawiał z Wami przez telefon. Albo jak byłbym jakimś wielkim potworem, lub chcielibyśmy ocenzurować mój głos. A wszystkie te funkcje za pomocą naciśnięcia jednego kolorowego przycisku. Ja już mówiłam, że być może kiedyś będziemy nagrywać podcasty. Serio? Chciałabyś nagrywać podcasty? Nie wiem, czy bym chciała, ale na razie na to nie mamy czasu. O,
No i tak to się robi. No i wtedy jest modyfikacja dźwięku i to wszystko. Tyle z tej strony. Słuchajcie, jest w ogóle godzina już po 10, a ja akcja ogórki. Zastanawiałam się, czy dobrą metodą będzie za pomocą tarki. Niestety ja z tarką bardzo się nie lubię, moje ręce również, więc oszczędzę im tego. I po prostu klasycznie, tak jak Ania, wezmę nożyk i po prostu je pokroję. Słuchajcie, moi kochani, mamy dzień trzeci. Dobra, już klęknę, bo nie mam siły się już schylać do tej kamery, serio. Mniejsze o to. Słuchajcie, kończę robić ogórki, mam znowu godzinę 10, ja już trzeci dzień robię te ogórki. Dobrze mi się przypomniało, że muszę je skończyć, ale Lubek się ze mnie śmieje i będzie teraz pewnie robił ze mnie mema. Dobrze, moi mili, i tym sposobem mam 3 słoiki różnej wielkości. Bardzo się cieszę, że kolekcjonuję jeszcze takie czasami, oczywiście nie zawsze, małe słoiki po obiadkach Oliwiera. I tym optymistycznym akcentem kończę. Jestem na maksa zmęczona. Muszę jeszcze sprawdzić winetki, bo jutro idą do wysłania, więc idę jeszcze sprawdzić to. No i widzimy się następnym razem.